Witam wszystkich. Oto pierwszy materiał, który ukazuje się na moim kanale w formie podcastu. Zanim zaczniecie słuchać o historii motoryzacyjnej, zostaw łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie kliknąłeś dzwoneczek, zrób to jak najszybciej, aby być na bieżąco. Interesuje Cię inny temat? Zaproponuj go w komentarzu. Wybierzemy najciekawszy temat i przygotujemy odcinek. A więc ruszamy. Druga wojna światowa była największym kataklizmem, jaki przetoczył się przez nasz kraj z całej jego tysiącletniej historii. Straty demograficzne i materialne okazały się gigantyczne. A dodatkowo niemal pół wieku władzę przejęli komuniści, podporządkowani Moskwie. Nowy, narzucony siłą ustrój miał także kluczowe znaczenie dla naszych losów w polskiej motoryzacji. Od 1945 roku rozwijała się ona w oderwaniu od osiągnięć światowych i w całkowicie absurdalnych warunkach ekonomicznych. Co gorsza, cały dorobek II RP został w tej dziedzinie zaprzepaszczony. Dzisiaj poruszymy temat motoryzacji powojennej, motoryzacji PRL, a będzie to historia samochodu Warszawa M20 Pabieda oraz modele, które powstały na bazie Warszawy. Przyglądniemy się również prototypom. Zapewne rocznikowo starsi słuchacze kojarzą ten samochód, a na pewno coś gdzieś słyszeli czy czytali o nim. Być może będąc na zlotach starych samochodów widzieli taką Warszawę M20, a może sąsiad ma taki samochód i doprowadza go do oryginalnego stanu? Warto się rozejrzeć dookoła. Historia rozpoczęcia produkcji FSO Warszawa M20 to trochę przypadek. Polska w 1949 roku zerwała umowę z Włochami z przyczyn politycznych. Otóż rząd polski po zakończeniu II wojny światowej zdecydował o odbudowie polskiego przemysłu samochodowego. Rząd nie posiadał licencji na produkcję pojazdu, a bez tego nie mogli zacząć produkcji. W związku z przedwojenną współpracą polskiego przemysłu motoryzacyjnego z Fiatem wybrano go do podjęcia negocjacji licencyjnych. Po zakończonych negocjacjach Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego podpisała 31 lipca 1948 roku umowę na budowę fabryki motoryzacyjnej w Warszawie i zakup licencji na model Fiat 508, a następnie Fiat 1100. Polska uzyskała prawa do produkcji 20 tysięcy sztuk rocznie. W lipcu 1948 roku rozpoczęto budowę fabryki. Niestety w 1949 roku w miarę postępów budowy w związku z sytuacją polityczną nasiliła się zimna wojna, co doprowadziło do zerwania umowy z Fiatem. Decyzja zapadła podobno w gabinecie samego Józefa Stalina, który stwierdził, że państwa socjalistyczne powinny razem się wspierać, a nie współpracować z kapitalistycznym Zachodem. Według niektórych główną przyczyną zerwania umowy było wycofanie się strony włoskiej w związku z wejściem planu Marshalla, w ramach którego Włochy miały otrzymać duże ilości bardzo taniego węgla amerykańskiego, z tym, że za już dostarczone pojazdy Polska zapłaciła węglem, zgodnie z umową. Rząd polski, pomimo tych zawirowań politycznych, postanowił nadal kontynuować budowę fabryki na warszawskim Żeraniu. Zarządzeniem ministra przemysłu ciężkiego z 17 stycznia 1950 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Samochodów Osobowych, w skrócie FSO. W styczniu 1950 roku z pomocą przyszedł rosyjski, w cudzysłowie, sojusznik. Podpisano polsko-radziecką umowę licencyjną na produkcję samochodu M20 Pobieda, który był już produkowany w Związku Radzieckim od 1946 roku na licencji Forda Model B. Data nie była przypadkowa. W tym dniu obchodzono rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN. Strona radziecka zagwarantowała pomoc w projektowaniu, budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu produkcji seryjnej. Oficjalną umowę ze Związkiem Radzieckim podpisano 22 lipca 1950 roku. M20 tylko pozornie stanowiła prezent od ZSRR. Licencja była darmowa, tak, ale koszty dokumentacji i dostosowania maszyn, jakie musiała pokryć strona polska, wynosiły około 380 milionów złotych, wielokrotnie więcej niż licencja włoska. Otóż budowa zakładów zakończyła się późną jesienią 1951 roku. Łączne koszty można podzielić na koszty budowy fabryki, które wynosiły 130 milionów ówczesnych złotych, a jej wyposażenie
to kolejne 250 milionów złotych, co łącznie daje nam całkowity kosz 380 milionów złotych. 6 listopada 1951 roku o godzinie 14 z hali montażowej numer 1 zjechał pierwszy samochód osobowy wyprodukowany w powojennej Polsce, nazywany Warszawą M20. Ze względu na opóźnienia w wdrożeniu produkcji w pierwszym samochodzie, jak i początkowo w kolejnych, zamontowano jedyne oznaczenie FSO, zaś właściwego montażu dokonano wcześniej w ZSRR. Do końca 1951 roku złożono jedynie 75 sztuk. W 1952 roku rozbudowano fabrykę, powiększając ją o kolejne hale montażowe. Z tamtego okresu zachował się fragment artykułu opublikowanego w piśmie zakładowym Budujemy FSO z dnia 11 listopada 1951 roku. Pierwszy samochód osobowy opuszcza transportery naszej fabryki. Jest to nasze wspaniałe zwycięstwo nad ciemnymi siłami imperializmu, usiłującymi popchnąć świat w odmęty nowej, krwawej rzezi wojennej. To nasze zwycięstwo w walce o pokój. Nasza fabryka jest symbolem pomocy Związku Radzieckiego. Radzieckie projekty legły u jej podstaw. Na radzieckiej licencji i radzieckich doświadczeniach oparta jest nasza produkcja. W halach naszej fabryki pracują radzieckie maszyny. To nasze zwycięstwo. Dumnie spływający z taśmy transparenta samochód osobowy N20 Warszawa dodaje nowych sił do dalszej walki o pokój, postęp, socjalizm. Wiemy, że w walce tej zwyciężymy, bo z nami jest geniusz naszej epoki, towarzysz Stalin. I tak oto rozpoczęła się historia powstania samochodu Warszawa N20 Pobieda, a właściwie jej dalsza produkcja, tylko że w innym kraju. Jeśli się mylę, to proszę, poprawcie mnie. Dane, na których się opieram i bazuję, pochodzą z różnych źródeł w internecie. Tak więc jeśli się pomyliłem, powiedziałem coś, co mija się z prawdą, to proszę wybaczcie i skorygujcie w komentarzu. Z ciekawostek, czy ktoś z Was zastanawiał się, co znaczy słowo pobieda? Oczywiście pytanie to kierowane jest do ludzi, którzy nie są fanami Warszawy, gdyż oni wiedzą, co to znaczy. Ponieważ znawcy pobieda z języka rosyjskiego oznacza zwycięstwo. Czyli przetłumaczając dosłownie, pełną nazwę samochodu brzmiałaby ona tak. Fabryka samochodów osobowych Warszawa M20 Zwycięstwo. Rok 1952 i 1953 to produkcja na poziomie 1500 aut rocznie. Do roku 1954 auta montowano jedynie z części przywiezionych z ZSRR. Dopiero w lipcu 1954 roku wyjechała pierwsza Warszawa zmontowana całkowicie z polskich części, a w 1955 roku udało się osiągnąć poziom 4000 egzemplarzy rocznie. Natomiast w 1957 przeprowadzono na Warszawie pierwszą modernizację. Co poddano zmianom? Oto zmieniono atrapę chłodnicy, przednie kierunkowskazy, dodane zostały estetyczne ozdobne listwy boczne oraz progowe. Poprawiono estetykę wnętrza przez zmianę koła kierownicy na nową dźwignią kierunkowskazów oraz pierścieniem klaksonu. Pojawiła się dwukolorowa tapicerka, a na masce nowe logo FSO. Zmodernizowane auto otrzymało nazwę Warszawa N20 model 57, którą zmieniono niedługo później na Warszawę 200. Kolejna modernizacja tego auta nastąpiła w 1960 roku. W tylnej części nadwozia pojawiły się nowe zespolone lampy kierunkowskazów i świateł stop. W zawieszeniu zastąpiono przestarzałe amortyzatory ramieniowe teleskopowymi. Model ten uzyskał nazwę Warszawa 201. Dwa lata później rozpoczęto produkcję Warszawy 202 z górnozaworowym silnikiem S21 o mocy 70 koni. O modelach kolejno powstałych Warszawy opowiem w dalszej części materiału. Układ napędowy standardowy w tamtych czasach. Warszawa, podobnie jak GAZ M20, wyposażona była w nadwozie czterodrzwiowe o konstrukcji samonośnej z ramą pomocniczą pod silnikiem. Napęd przekazywany był na koła tylne poprzez trzybiegową ręczną skrzynię biegów, suche jednotarczowe sprzęgło oraz jednoczęściowy wał napędowy z dwoma przegubami krzyżakowymi. Zawieszenie kół przednik było niezależne i składało się z podwójnych wahaczy opartych na sprężynach śrubowych oraz hydraulicznych amortyzatorach ramieniowych.
Z tyłu zastosowano sztywny most napędowy, zawieszony na półeliptycznych resorach piórowych, dodatkowo wsparty przez hydrauliczne amortyzatory ramieniowe. Prędkość maksymalną Warszawy N20 określono na 105 km na godzinę. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy nadwoziu. A oto kilka informacji technicznych. Długość to 4665 mm, szerokość 1695, wysokość 1640 mm, rozstaw osi 2700 mm, rozstaw kół przód 1365, rozstaw kół tylnych to 1360 mm, zwis przedni 800. Warszawa miała długość 4665 mm. Aby móc zobrazować, jak długi był ten samochód, możemy go sobie porównać do współczesnego auta. Na przykład Lexus IS z 2013 roku albo Suzuki Swift Hybrid też mają 4665 mm długości. Jeśli chodzi o jednostkę napędową, czyli silnik, no tutaj rewelacji nie było. Posiadał czterocylindrowy, dolnozaworowy silnik benzynowy. A wiecie o tym, że silnik Warszawy to nieudolna kopia Związku Radzieckiego silnika Dodge z USA? Otóż silnik M20 wywodził się ze skróconego o dwa cylindry amerykańskiego sześciocylindrowego silnika rzędowego Dodge o pojemności 3,6 litra. Silnik Dodge D5 został skopiowany w ZSRR tuż przed II wojną światową, częściowo w oparciu o wykazioną dokumentację i w 1940 roku wdrożony do produkcji pod oznaczeniem GAZ-11. Radziecki silnik został przewymiarowany do systemu metrycznego, czyli z cali na centymetry, na skutek czego jego pojemność zmniejszyła się od 3568 cm sześciennych do 3485. Średnica cylindru wynosiła 82 mm, a skok tłoka 110. Moc wynosiła 76 koni mechanicznych, a w wersji GAZ-11A z aluminiową głowicą 85. Silnik czterocylindrowy został opracowany dla nowego samochodu GAZ M20 Pobieda jako bardziej ekonomiczna alternatywa silnika sześciocylindrowego. Silnik M20 był bardzo popularny w Polsce i Związku Radzieckim. Montowano go w samochodach GAZ-69, Pobieda, Warszawa, Nysa, Tarpan czy Żuk. Był produkowany w FSO do lat 70. XX wieku. Był w międzyczasie modernizowany. Zwiększono stopień sprężania z 6,2 do 6,8, co dało niewielki przyrost mocy i spadek zużycia paliwa. Silnik był bardzo elastyczny w pracy, nieskomplikowany, miał niskie wymagania odnośnie do jakości paliwa. Zalety te zostały okupione dużym zużyciem paliwa i sporą masą samego silnika. W późniejszym czasie zmieniono w nim nieco kadłub i głowicę. Modyfikacje to zmiana kształtu komory sprężania, podniesienie stopnia sprężania, wprowadzenie systemu górnozaworowego, to znaczy zawory i prowadnice zaworów w głowicy, zawory napędzane od wałka rozrządu pozostawionego w kadłubie silnika poprzez układ popychacz, laska, popychacza, dźwigienka, system znany jako OHW. Tutaj jeśli ktoś nie wie, co oznacza ten skrót, to już tłumaczę. Jest to sporadycznie spotykana, skomplikowana konstrukcja układu rozrządu silnika, zwana górnozaworową. W jednym wałek rozrządu zlokalizowany jest w bloku silnika, natomiast zawory, zgodnie z nazwą, znajdują się w głowicy silnika. I w ten sposób skonstruowano najpopularniejszy polski silnik S21 o mocy maksymalnej 70 koni mechanicznych, instalowany dalej w samochodach, takich jak Warszawa, Nysa, Tarpan, Żuk. Silnik S21 był produkowany do 1993 roku. Silnik M20 był chłodzony cieczą, posiadał tradycyjny gaźnik, 4 cylindry w układzie rzędowym, po 2 zawory na cylinder, był silnikiem dolnozaworowym. Krótka charakterystyka silnika, chłodzony cieczą, smarowanie ciśnieniowo-rozbryzgowe, pompa oleju typu zębatego, napędzana od wałka rozrządu, aparat zapłonowy napędzany od pompy oleju z regulatorem odśrodkowym i podciśnieniowym. Kolejność zapłonów to 1, 2, 4, 3. Wałek rozrządu napędzany od wału korbowego za pośrednictwem przekładni zębatej. Gaźnik jednogardzielowy typu G35 wyposażony w układ biegu jałowego, przejściowy, główny, wzbogacania.
uruchamiany mechanicznie, pompkę przyspieszającą, układ rozruchowy. Dane o spalaniu przedstawiają się następująco. Dane przedstawione przez producenta FSO podaje spalanie rzędu 13,5 litra na 100 km. Natomiast minimalne spalanie oscylowało w okolicach 9,9. Załóżmy, że zaspaliśmy rano, mamy do pracy kawałek drogi, no i trzeba do tej pracy się dostać bardzo szybko. Siadamy więc do M20 i ciśniemy, ile fabryka dała. Przy takiej jeździe M20 pochłonie nawet i 15 litrów lub więcej. Natomiast przytoczmy zgoła odmienną sytuację. Mamy piękny niedzielny poranek, nie idziemy do pracy. Skoro pogoda jest tak piękna, świeci słońce, to czemu by nie wybrać się nad jezioro, na przykład. Pakujemy się i jedziemy, ale jedziemy spokojnie, bo przecież nie musimy być na konkretną godzinę, więc na spokojnie jedziemy. Przy tak spokojnej, ekonomicznej jeździe nasz samochód osiągnie spalanie rzędu 8,9 litra. Jednej z pierwszych modyfikacji dokonano już w 1955 roku. Wprowadzono wówczas cięgnowy system sterowania skrzyni biegów i most tylny z dwudzielną pochwą. W 1956 roku podjęto pracę nad budową nowej czterobiegowej skrzyni biegów. Nie sprawdziła się ona jednak w praktyce, przez co badania nad nią zawieszono. W tym samym roku ruszyły prace nad silnikiem górnozaworowym, który mógłby posłużyć do napędu Warszawy. Przy projektowaniu oparto się na jednostce Enterguard o pojemności 2,1 litra, stosowanej do napędu Renault Frégate. Pierwszy prototyp silnika został zbudowany w 1958 roku, a do produkcji seryjnej wprowadzony został w 1962 roku. Nowa jednostka otrzymała oznaczenie S21. Już na początku produkcji podjęto się także zmniejszenia masy nadwozia. Na jednym samochodzie zaoszczędzono 114 kg blach, 8,5 kg metali kolorowych, 13 kg odlewów, 31 kg profili stalowych oraz 18,5 kg spoiw. A teraz odpowiemy sobie na pytanie, ile powstało modeli Warszawa? Otóż powstało co najmniej, no właśnie, ile? Mamy Warszawę M20, Warszawa 200, 201, 202, Warszawa 203, 223, 204, 224, Warszawa Pickup, Warszawa Furgon, Warszawa Kombi, Drezynę, taksówkę, radiowóz. Mamy też sanitarkę, ambulans czy pocztylion oraz prototypy. O nich w dalszej części podcastu. A teraz pozwólcie, że pokrótce opowiem krótkie informacje o każdym z modeli Warszawy. Zaczniemy od Warszawa N2057, Warszawa 200. Już wcześniej model był omawiany i teraz pokrótce. Pierwsza poważniejsza modernizacja modelu miała miejsce w 1957 roku. Nowy model wprowadzono do produkcji 15 maja tego samego roku. Nową wersję oznaczono N20 model 57, a niedługo później Warszawa 200. Wraz z modernizacją pojazd uzyskał nowocześniejszą atrapę chłodnicy, listwy boczne i progowe oraz bardziej estetyczne okrągłe przednie lampy kierunkowskazów. Pierwsze egzemplarze tego auta wyposażone były w charakterystyczną strzałę osadzoną na masce. Modernizacja dokonano również w silniku, zwiększając stopień sprężenia z 6,2 do 6,8, co pozwoliło na wzrost momentu obrotowego i mocy maksymalnej do 52 koni. Nieznaczny wzrost mocy wpłynął na zwiększenie prędkości maksymalnej do 115 km na godzinę. Zmiany wprowadzono również w kabinie pasażerskiej. Zastosowano dwukolorową tapicerkę, nowe koło kierownicy oraz popielniczkę. Zmodyfikowano także układ elektryczny. Dźwignię kierunkowskazów umieszczono pod kołem kierownicy oraz zastosowano pierścieniowy przycisk sygnału dźwiękowego na kierownicy. Wraz z rozpoczęciem produkcji Warszawy N2057 zaprezentowano zostało nowe logo FSO. Warszawa 201 i 202. Kolejna wersja Warszawy została wprowadzona do produkcji w 1960 roku pod oznaczeniem 201. Zastosowano w niej nowe, zespolone tylne lampy kierunkowskazów i świateł stop. Zmodyfikowano sposób podświetlania tablicy rejestracyjnej z tyłu. Przednie kierunkowskazy otrzymały pomarańczowe klosze w miejsc białych. W zawieszeniu przednim amortyzatory ramieniowe zastąpiono nowocześniejszymi teleskopowymi. Przednie hamulce wyposażone zostały w układ współbieżnych szczęk Duplex.
Średnice kół jezdnych zmniejszono z 16 do 15 cali. Zmieniono kształt tylnego zderzaka. Z maski usunięto charakterystyczną strzałę. Na przednich butnikach wprowadzono stylizowany napis Warszawa. Silnik otrzymał nowy, produkowany w Polsce gaśnik typu G35B z nieregulowanymi dyszami, dodatkowo wyposażony w ekonomizer. Warszawa 201 wprowadzono około 200 drobnych zmian technicznych. Głównie dotyczyły one instalacji elektrycznej, gdzie zastosowano nowy typ rozrusznika, załączany elektromagnetycznie, wcześniej mechanicznie, oraz silnik wycieraczek o dwóch zakresach prędkości pracy i akumulator o większej pojemności. Oprócz standardowej wersji wyposażeniowej Warszawa 201 oferowała była również w odmianie Lux. Wersja ta charakteryzowała się dwupartym nadwoziem, zmienionymi listwami bocznymi oraz bagażnikiem dachowym. W 1962 roku wprowadzono model 202 z nowym silnikiem górnozaworowym S21 o mocy 70 koni. W układzie napędowym zastosowano także tylny MOS o przełożeniu 4,55, co wpłynęło pozytywnie na osiągi i dynamikę samochodu. Reszta elementów pozostała w stosunku do Warszawy 201 niezmieniona. Dzięki mocniejszemu silnikowi i innemu przełożeniu tylnego mostu samochód osiągał prędkość maksymalną 130 km na godzinę. Demon prędkości. Warszawa 203, 223, 204, 224. Na przełomie lat 50. i 60. sylwetka nadwozia Warszawy była już przestarzała i postanowiono poddać samochód zasadniczej modernizacji. W 1961 roku skonstruowano oraz zaprezentowano trzy prototypy Warszawy z nadwoziem typu sedan. Ze względu na ograniczenia finansowe oraz technologiczne, zmiany wprowadzone w nowej wersji ograniczone zostały jedynie tylko do części nadwozia oraz konstrukcji dachu. Sylwetka prototypów zaprojektowana została przez inżyniera Cezarego Nawrota. Za prace konstrukcyjne odpowiedzialny był inżynier Roman Skwarek. Natomiast dokumentacja techniczna opracowana została przez zespół pod kierownictwem inżyniera Stanisława Łukasiewicza. Pierwszy prototyp, egzemplarz, wyposażono w tylną szybę pochyloną pod kątem ujemnym. Po ostatecznych pracach konstrukcyjnych w sierpniu 1964 roku wprowadzono do produkcji Warszawę 203 z silnikiem górnozaworowym S21 i 204 z dolnozaworowym N20. Nowy model wyposażono także w inną atrapę chłodnicy, zderzaki, klosze lamp, kierunkowskazów oraz panoramiczną, giętą jednoczęściową szybę przednią. Zmiany wnętrza pojazdu ograniczone zostały do zastosowania wykonanego z plastiku czarnego pokrycia górnej części deski rozdzielczej oraz nowej obudowy kolumny kierowniczej. Dwie kanapy pokryte skajem i tkaniną zapewniały wysoki komfort podróży. Ich wyściółkę stanowiła sprasowana trawa morska i sprężyny amortyzujące. Niezależne zawieszenie przednie oparte było na wahaczach poprzecznych o różnych długości, sprężynach śrubowych, amortyzatorach teleskopowych i drążku stabilizatora poprzecznego. Sztywny tylny most oparty został na podłużnych resorach elitycznych i amortyzatorach ramieniowych. Układ kierowniczy stanowiła przekładnia ślimakowa z podwójną rolką. Jednoobwodowy układ hamulcowy sterowany był hydraulicznie. Na obydwu osiach stosowano hamulce bębnowe. Rok później do oferty dołączono wersję kombi 203K i 204K. Pod koniec produkcji Warszawy montowano w niej wiele elementów pochodzących z polskiego Fiata 125P. Wykorzystywano także lakiery stosowane w polskim Fiacie. Samochód wyposażono także w alternator, gaśnik Webera oraz suchy filtr powietrza. W 1967 roku planowano, by w samochodach przeznaczonych na eksport montować czterocylindrowe silniki wysokoprężne Perkins 4,108 o pojemności skokowej 1,76 litra i mocy 51 koni. W 1968 roku po proteście firmy Peugeot oznaczenia modeli zmieniono z 203 na 204 na 223 i 224. Miała ona zastrzeżone stosowanie trzycyfrowych oznaczeń z zerem w środku. W latach 1966, 68 oraz 69 samochód, jak i proces produkcyjny poddawano modernizacjom,
co pozwoliło na osiągnięcie poziomu produkcji na poziomie 15 do 18 tysięcy sztuk rocznie. Imponująco, prawda? Oprócz tego jednostkowy nakład pracy na jeden samochód zmalał z 240 do 219 godzin. Od 1970 roku w samochodzie montowano czterobiegową w pełni zsynchronizowaną ręczną skrzynię biegów z dźwignią zamontowaną w podłodze. Tak wyposażone egzemplarze trafiły głównie na eksport, rynek kolumbijski. W późniejszym czasie zostały one zaadaptowane do samochodów Żuk. Mimo to równocześnie montowano skrzynie trzybiegowe. Produkcję zakończono 30 marca 1973 roku. Od 1951 do 1973 Warszawa doczekała się ponad 4000 zmian konstrukcyjnych. Liczba kolorów nadwozia dla samochodów Warszawa była niewielka. Najczęściej wybierano odcienie szare oraz białe. Pod koniec produkcji przyjęto paletę kolorów nadwozia z polskiego Fiata 125P. Poprawiono także zabezpieczenie antykorozyjne. Wykonywano je poprzez zanurzenie karoserii w wannie elektrolitycznej wypełnionej gruntem. Lakiery nitro zostały zastąpione przez piecowe, co wpłynęło pozytywnie na trwałość powłoki. Warszawa Pickup. Prace nad Warszawą wersji Pickup podjęto w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiej reprezentacji kolarzy na lekki samochód dostawczy, mogący przewozić zapasowe rowery i części dla mechaników. Pierwszy prototyp dostawczej Warszawy powstał w biurze konstrukcyjno-doświadczalnym pod kierownictwem inżyniera Stanisława Łukasiewicza i zaprezentowano go 12 czerwca 1955 roku podczas międzynarodowych targów poznańskich. Konstrukcję prototypowego pojazdu oparto na wersji M20. Przednia część nadwozia oraz kabina pasażerska została przejęta bez zmian. Skrzynię ładunkową wyposażono w otwieraną klapę tylną zawieszoną na dolnej krawędzi. Boczne burty były stałe. Podłogę przestrzeni ładunkowej wykonano z desek sosnowych. Oprócz tego zabezpieczona była brezentową plandeką rozkładaną na stalowym szkielecie. Prototyp sprawdził się podczas wyścigu pokoju w 1956 roku. Dodatkowo w Polsce występowało zapotrzebowanie na mały samochód dostawczy, to też wersję pick-up skierowano do produkcji seryjnej. W 1958 roku, po przeprowadzeniu dalszych prac konstrukcyjnych i badawczych we współpracy z zakładami z Nysy, uruchomiono produkcję seryjną Warszawy o nadwoziu typu pick-up. Model otrzymał oznaczenie 200P. Później 201, 202, 203, 204, 223 oraz 224P, w zależności od wersji. Wersja produkcyjna różniła się od prototypu, gdyż zastosowano szersze opony oraz wzmocnione tylne zawieszenie. W silniku wykorzystano też nowy gaźnik z oznaczeniem G35BEI. Samochód mógł przewozić 2 osoby i 500 kg ładunku. W późniejszych latach pick-up przechodził te same modernizacje co wersje osobowe. Samochód trafił prawie wyłącznie do państwowych przedsiębiorstw i instytucji. Prędkość maksymalna dla wersji 223P wynosiła 120 km na godzinę, zaś dla 224P 105. Na prędkościomierzu znajdowała się informacja zalecająca nieprzekraczanie prędkości 70 km na godzinę przy maksymalnym załadowaniu pojazdu. Produkowano kilkaset egzemplarzy wersji pick-up rocznie. W trzecim kwartale 1963 roku do produkcji skierowano kolejną wersję użytkową typu furgon o nazwie Warszawa 201F. Model ten wyposażony był w nadwozie typu kombi, a konstrukcyjnie oparty został na wersji pick-up. Samochód wyposażono w dwoje drzwi. Zbiornik paliwa został przeniesiony pod fotel kierowcy. Koło zapasowe ulokowano pod podłogą z tyłu nadwozia. Zaowocowało to stosunkowo dużą powierzchnią użytkową. Dostęp do przestrzeni ładunkowej możliwy był przez dwuczęściową tylną klapę, której poszczególne części zawieszone były na dolnej i górnej krawędzi otworu drzwiowego. W samochodzie zastosowano także wzmocnione zawieszenie. Maksymalna ładowność wynosiła 400 kg. Wersja przeszklona używana była jako karetka pogotowia. W 1964 roku rozpoczęto produkcję zmodernizowanych modeli 203F i 204F. Modernizacja nadwozia ograniczona została jedynie do części przedniej. Pozostałe zmiany były analogiczne jak w wersjach osobowych.
W 1965 roku modele Furgon zostały wycofane z oferty z powodu rozpoczęcia produkcji Warszawy 203K i 204K z nadwoziem kombi. Warszawa Furgon zdobyła popularność jako taksówka na rynku tureckim. W czerwcu 1965 roku podczas międzynarodowych targów poznańskich zaprezentowano Warszawę w wersji kombi. Nowe modele nosiły nazwę 203K i 204K, zmienione następnie na 223K i 224K, a do produkcji seryjnej zostały wprowadzone pod koniec tego samego roku. Sylwetka nadwozia opasowana została przez Cezarego Nawrota, natomiast projekt techniczny wykonał zespół pracowników Biura Konstrukcji Nadwozia pod kierownictwem inżyniera Stanisława Łukasiewicza. Do napędu posłużyły silniki znane z wersji sedan. Dla 203K silnik to S21, a dla 204K silnik M20. W pojeździe zastosowano trzyosobową składaną tylną kanapę, dzięki czemu możliwe było po jej złożeniu powiększenie przestrzeni użytkowej. W stosunku do wersji sedan przedłużono dach, a nad błotnikami tylnymi zamontowano przeszklenie części bagażowej. Wersja kombi wyposażona była dodatkowo w stały bagażnik dachowy o ładowności 40 kg oraz wzmocnione zawieszenie i szersze ogumienie. Tylna klapa była dwuczęściowa, górna część umożliwiała dostęp do bagażnika, dolna zaś do zestawu narzędzi i koła zapasowego. Prędkość maksymalna w wersji 223K wynosiła 128 km na godzinę, zaś dla 224K 115. Warszawa typu drezyna wykorzystywana była przez PKP, głównie do wyjazdów w teren na inspekcje. Seryjne Warszawy przerabiano na drezyny w kolejowych zakładach nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach w latach 1956-73. Modyfikowane były wszystkie modele osobowe oraz, na niewielką skalę, pick-upy 204P. Na eksport wykonywano też kilka drezyn kombi. Główną zmianą była wymiana kół na kolejowe typu Manzela segmentów z drewna dębowego dla lepszej amortyzacji, opasane metalową obręczą o średnicy 680 mm i masie 75 kg każde. Układ kierowniczy był blokowany do jazdy na wprost, a pod podwoziem montowano obrotnicę, podnośnik śrubowy służący do obracania drezyny na torze po jej podniesieniu w celu umożliwienia jazdy w obu kierunkach z pełną prędkością. Z dalszych zmian modyfikowano oświetlenie do jazdy do tyłu. Czerwone światła z przodu zamiast kierunkowskazów oraz białe światło z tyłu zamiast stopu. Instalowano szczotki pod kołami lub przed kołami oraz podwiązywano zawieszenie linkami stalowymi dla ułatwienia podnoszenia samochodu. Prędkość maksymalna wynosiła 105 km na godzinę, lecz z uwagi na długą drogę hamowania na torze przepisy PKP ograniczyły ją następnie do 80 km na godzinę. Oficjalnym oznaczeniem PKP pierwszych modeli było drezyna komisyjna N20 Warszawa, a od 1960 roku były klasyfikowane jako ciężkie drezyny motorowe. Dokładna liczba wyprodukowanych drezyn nie jest znana, lecz razem z produkcją eksportową wynosiła do około 200 sztuk. Według relacji pracowników przebudowywano około 5 do 10 samochodów rocznie i miało być przebudowane 60 samochodów Warszawa N20 i 200, zapewne także 201 i 202, gdyż znana jest drezyna tego modelu 20 sztuk 204P i 120 sztuk 223P. Na PKP służyło ich nie więcej niż 70 do 80 w jednym czasie. Drezyny Warszawa Sedan i Pickup były eksportowane także do Czechosłowacji, według relacji do Bułgarii. Na Węgrzech z kolei opracowano własną podobną modyfikację osobowej Warszawy jako drezyny z bardziej zaawansowanymi zmianami układu jezdnego. Z eksploatacji w Polsce wycofano je do połowy lat 90. XX wieku. Kilka egzemplarzy przetrwało w instytucjach kolejowych lub u osób prywatnych. Ponadto w ostatnich latach kilka samochodów zostało samodzielnie zaadaptowanych na nieoryginalne drezyny przez kolekcjonerów. W czerwcu 1965 roku podczas międzynarodowych targów poznańskich zaprezentowany został model Warszawy 203T.
Wersja ta skonstruowana została przez fabrykę ze względu na częste wykorzystywanie różnych odmian Warszawy w roli taksówki. Zmiany nadwozia w stosunku do wersji standardowej ograniczone zostały do zastosowania bagażnika dachowego oraz podświetlanego sygnalizatora taxi. We wnętrzu zamiast trzyosobowej przedniej kanapy znajdowały się dwa indywidualne fotele, z czego oparcie siedzenia pasażera było składane, dzięki czemu możliwe było umieszczenie na nim dodatkowych bagaży. Przestrzeń pasażerska podzielona była za pomocą szyby wykonanej ze szkła akrylowego, która zamocowana była tuż za przednimi siedzeniami. Do pozostałych elementów wyposażenia należał taksometr oraz sygnalizator z napisem wolny lub zajęty. Zastosowanie w wersji taxi dodatkowego wyposażenia spowodowało wzrost masy własnej pojazdu o 50 kg, przez co nieznacznie zwiększone zostało zużycie paliwa. Pomimo dostosowania Warszawy do potrzeb ówczesnych przedsiębiorstw taksówkowych, wersja ta nie cieszyła się popularnością i została szybko wycofana z produkcji. Warszawa powstała także w wersji przeznaczonej dla Milicji Obywatelskiej w skrócie MO oraz Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w skrócie ORMO. Radiowóz opierał się na wersji cywilnej, różnił się jednak malowaniem. Biała lub kremowa karoseria z niebieskim pasem i oznaczeniem Milicja lub MO, niebieskim sygnałem świetlnym montowanym na dachu oraz dwutonową syreną. Dodatkowo montowano matowe szyby tylne oraz boczne. Ostatnia partia radiowozów trafiła z FSO do Milicji Obywatelskiej pod koniec 1972 roku. Nie jest znana dokładna liczba egzemplarzy zbudowanych na potrzeby MO i wojska. Prawdopodobnie nie liczyła się ona do ewidencji oficjalnie wyprodukowanych egzemplarzy. W latach 50. XX wieku, ze względu na brak w ofercie krajowych producentów samochodów odpowiednich pojazdów sanitarnych oraz ich niewystarczający import z zagranicy, w 1956 roku w warsztatach kolumny transportu sanitarnego opracowano konstrukcję i zbudowano pojazd tego typu na bazie modelu Warszawa M20. Zmiany konstrukcyjne polegały na demontażu tylnej kanapy i przegrody oddzielającej bagażnik od przestrzeni pasażerskiej. Za fotelem kierowcy umieszczono było miejsce na wsuwane przez otwór bagażnika nosze, obok których znajdowało się siedzenie dla lekarza lub sanitariusza. Koło zapasowe umiejscowione zostało w pozycji pionowej z prawej strony bagażnika. Dodatkowe zmiany polegały na zmontowaniu w połowie wysokości tylnych bocznych okien oraz zamontowaniu na dachu sygnalizatora świetlnego. Wersja sanitarna została wdrożona do produkcji w tym samym roku pod oznaczeniem Warszawa N20S. Montażem specjalistycznego wyposażenia zajmowały się poszczególne oddziały kolumny transportu sanitarnego. Osiągi sanitarki nie różniły się od wersji standardowej. W 1960 roku rozpoczęto produkcję zmodernizowanej wersji Warszawy 201S, a w 1962 modelu Warszawa 202S, wyposażonego w zmodernizowany silnik typu S21 o mocy 70 koni mechanicznych. Wersje sanitarne z nadwoziem typu fastback cechował szereg wad. Ze względu na niewielkie wymiary wnętrza możliwe było wykonywanie jedynie najprostszych zabiegów medycznych. Produkcję modeli Warszawa 201 i 202S zakończono dopiero w 1963 roku. W tym samym roku na bazie furgonu Warszawa 202F o nadwoziu typu kombi opracowany został ambulans Warszawa 202A silnikiem S21, w którym wyeliminowano największe wady poprzedników. Wersja specjalna wyposażona została w całkowicie przeszklone nadwozie. Szyby w przedziale medycznym były w 2/3 wysokości zmatowione. Wewnątrz usunięto przegrodę dzielącą wnętrze na dwie części oraz zastosowano dwa indywidualne fotele przednie. Wyposażenie części sanitarnej obejmowało dodatkowe oświetlenie, prowadnice na wysuwane nosze, dwa składane siedzenia przeznaczone dla obsługi karetki oraz aparat tlenowy. W celu zwiększenia komfortu podróży w zawieszeniu tylnym zastosowane były komponenty z modeli osobowych, a nie z dostawczych. W 1964 roku rozpoczęto produkcję zmodernizowanej odmiany 203A.
Modernizacja nadwozia ograniczona została jedynie do części przedniej poprzez zastosowanie panoramicznej szyby przedniej i nowego wzoru atrapy chłodnicy. Zastosowanie w modelach 202A i 203A dodatkowego wyposażenia spowodowało wzrost masy własnej pojazdu o kolejne 50 kg. Przez to nieznacznie zwiększone zostało zużycie paliwa. Prędkość maksymalna dla tych pojazdów wynosiła 120 km na godzinę. Montaż wyposażenia karetek odbywał się w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Katowicach. Powstała także wersja skonstruowana specjalnie na potrzeby poczty. Samochód swoim wyglądem przypominał wersję kombi. Nie miał jednak lewych tylnych drzwi. Zamiast szyb w tylnej części nadwozia zamontowano arkusze blachy. W tej wersji zastosowano inną tylną klapę oraz światła z modeli 201 i 202. Jeśli chodzi o solidną produkcję różnych wersji Warszawy, na modelu pocztowym zakończymy. A teraz parę ciekawostek z testów drogowych oraz krytyki. W 1957 roku redakcja tygodnika motoryzacyjnego Motor przeprowadziła test drogowy Warszawy M2057. Testowany egzemplarz osiągnął prędkość maksymalną 109,2 km na godzinę. Samochód skrytykowano za zbyt słaby i nieekonomiczny silnik, niską prędkość maksymalną, słabe przyspieszenie, przestarzałą stylistykę nadwozia oraz słabą widoczność z wnętrza kabiny. Stosunkowo pozytywnie oceniono układ hamulcowy, właściwości jezdne, oświetlenie zewnętrzne, komfort podróży oraz właściwości terenowe. Samochód w pierwszej wersji nadwozia, mimo dużych gabarytów, charakteryzował się małym bagażnikiem. W marcu 1964 roku w tygodniku Motor został opublikowany wynik testu Warszawy 203. Wersja sedan zebrała pochlebne opinie za lepszą od poprzedniczki sylwetkę nadwozia, dużą tylną szybę i w efekcie widoczność do tyłu oraz dobre właściwości użytkowe. Samochód skrytykowano m.in. za umieszczenie wlewu paliwa po lewej stronie nadwozia oraz problemy z wycieraczkami. Model 203 osiągnął prędkość maksymalną 131 km na godzinę. Zmierzony czas przyspieszenia od 0 do 100 wynosił 29,2 sekundy. Stwierdzono, że prędkościomierz zaniżał faktyczną prędkość. W ruchu miejskim zmierzono zużycie paliwa w przedziale między 12,2 do 15,8 litra na 100 km. Na trasie zaś 11,2 do 16 litrów na 100 km. Średnia wartość uzyskana w teście osiągła 13,9 litra na 100. Podawana przez producenta to 12 na 100. Według innych pomiarów testowych samochód Warszawa 203 w zakresie prędkości 75-85 km na godzinę zużywał średnio 12,6 litra paliwa na 100 km. Trwałość, jak i wykończenie samochodu wypadało poniżej przeciętnej. W szczególności dotyczyło to zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozia. Pozytywnie oceniono skuteczność układu hamulcowego. Zaznaczono jednak, że siła potrzebna do osiągnięcia skutecznego hamowania jest zbyt duża. Pochwalono zawieszenie samochodu, jak i komfort podróży. Trwałość układu była jednak niska. Krytykowano przełożenia skrzyni biegów, które nie pozwalały na pełne wykorzystanie możliwości mocniejszego silnika. Natomiast w 1967 redakcja magazynu Motor testowała Warszawę 203K, wersja kombi. Samochód chwalono za wszechstronność oraz duży prześwit pozwalający na jazdę w terenie. Atutem była także dobra widoczność przez tylną szybę, zwłaszcza w porównaniu z wersją sedan. Pozytywnie wypadło wyposażenie wnętrza oraz przejrzysty i bogaty zestaw wskaźników na desce rozdzielczej. Na plus oceniono bardzo elastyczny silnik, mogący pracować nawet na paliwie złej jakości. Poważnym mankamentem była jednak zbyt mała moc maksymalna, jak na segment reprezentowany przez Warszawę, zwłaszcza przy objętości skokowej ponad 2 litrów. Jednostka napędowa S21 charakteryzowała się dużym skokiem tłoka 100 mm oraz niższą kulturą pracy w niskim i średnim zakresie prędkości obrotowej. Skrytykowano także mechanizm przeniesienia napędu. Zbyt dużej siły należało używać przy rozłączeniu sprzęgła, zwłaszcza w porównaniu z modelem M20204. Nieprzychylnie oceniono także zestopniowanie skrzyni, jak i brak czwartego biegu. Samochodowi zarzucono brak tylnej dzielony kanapy, co wpłynęłoby pozytywnie na właściwości użytkowe.
Redakcja skrytykowała także wlew paliwa, który nadal znajdował się po lewej stronie nadwozia. Zmierzono prędkość maksymalną równą 126 km na godzinę. Określano ją jako zbyt niską, jak na tę klasę samochodu i lata produkcji. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmowało 28,3 sekundy. Średnie zużycie paliwa mieściło się w przedziale 11,3 do 16,6 litra na 100 km. W samochodzie już od początku produkcji wykorzystywano przestarzałe elementy, np. trapezoidalne zawieszenie przednie. Większość konkurentów w segmencie korzystała już z kolumn McPhersona i amortyzatory ramieniowe, zastąpione później przez amortyzatory teleskopowe. Także dolnozaworowy silnik N20 był archaiczną konstrukcją. Przez niski stopień sprężania osiągał małą moc, jednak był przez to elastyczny i mógł pracować na benzynie gorszej jakości. Silniki, dzięki prostej konstrukcji, były bardzo trwałe. Samochód miał około 30 punktów smarowania. Układ hamulcowy wymagał regulacji co 2000 km. Wymiana oleju filtrów przewidywana była co 5000 km. Problematyczne było prawidłowe ustawienie luzu zaworowego. Zła konfiguracja zwiększała zużycie paliwa. Poza tym konstrukcja dzięki swojej prostocie nie przysparzała wielu problemów. Pierwowzór to Warszawa. Jaka myśl techniczna powstała, opierając się o ten model? Żuk. W 1956 roku w lubelskiej fabryce samochodów ciężarowych rozpoczęto pracę nad nowym modelem. Miał on zapełnić lukę w polskim przemyśle motoryzacyjnym. W krótkim czasie opracowano projekt samochodu dostawczego. W pracy posłużono się podzespołami samochodu osobowego Warszawa M20. Prototyp o nazwie Żuk A03 został ukończony w 1957 roku. W 1959 samochód trafił do produkcji seryjnej. Początkowo źródło napędu stanowił silnik M20. W późniejszym czasie zaczęto stosować także jednostkę S21. Z Warszawy zaadoptowano także instalację elektryczną o napięciu 12 V. Tylny most, wał napędowy, niezależne zawieszenie przednie oparte na dwóch wahaczach oraz hamulce bębnowe. Zastosowano również trzybiegową skrzynię biegów pochodzącą z Warszawy. Później do Żuka zaadaptowano czterobiegową przekładnię przygotowaną dla ostatnich wersji samochodu z FSO. Ostatnie roczniki mogły być wyposażone w wysokoprężny silnik 4C90. Do 1976 roku Żuk poddawany był licznym modernizacjom. Produkcję zakończono 13 lutego 1998 roku. Powstało 587 500 egzemplarzy. Na początku 1957 roku zlecono wykonanie konstrukcji samochodu dostawczego w fabryce samochodów osobowych FSO. Niezależnie od tego, podobną pracę rozpoczyna w marcu tego roku biuro konstrukcyjne w Nysie. Projekt warszawski został odrzucony z uwagi na niezbyt funkcjonalne i technologiczne nadwozie oraz wiele mankamentów podwozia. Nowy samochód nazwano Nysa N57 i trafił do produkcji w 1958 roku. Przez cały okres produkcji Nysa przeszła wiele modernizacji. Wiele egzemplarzy trafiło na eksport. Produkcję zakończono w 1994 roku. Powstało 380 575 egzemplarzy Nysy. Jaka myśl techniczna jeszcze mogła powstać w oparciu o Warszawę? Otóż na początku lat 70. opracowano założenia konstrukcyjne dotyczące samochodu mającego zaspokoić potrzeby rolnictwa. Początkowo konstrukcję nowego pojazdu próbowano oprzeć na rozwiązaniach FSO Syreny. Jednak po zbudowaniu w latach 1971-72 serii prototypów zaniechano dalszych działań w tym kierunku, uznając, iż pojazd nie na podzespołach Syreny nie jest w stanie podołać podstawowym zadaniom, jakie miał spełnić samochód rolniczy. Po całkowitej zmianie koncepcji, według której w tarpanie miały być zastosowane podstawowe zespoły z Warszawy i Żuka, model ten wprowadzony został do produkcji seryjnej w 1973 roku. Z Warszawy zaadaptowano silnik M20 lub S21, sprzęgło, skrzynię biegów, układ jezdny z zawieszeniem tylnym, z Warszawy pick-up, układ hamulcowy, instalację elektryczną oraz układ kierowniczy. W 1956 roku zaprezentowano pierwszy prototyp zmodernizowanej Warszawy. Model ten nosił oznaczenie M20U.
charakteryzował się całkowicie zmienioną przednią częścią nadwozia. Nowa była maska silnika, błotniki przednie i tylne, zderzaki, przednie lampy kierunkowskazów oraz atrapa chłodnicy z centralnie umieszczonym trzecim reflektorem, nawiązując do konstrukcji reprezentacyjnej Tatry 603. W tylnej części nadwozia zastosowano pionowe, zespolone lampy kierunkowskazów i świateł stop. Wydłużono tylne błotniki, co sprawiło, że całkowita długość samochodu wzrosła o 5 cm. Zmodernizowano również wnętrze pojazdu, w tym m.in. deskę rozdzielczą. Wprowadzono nową kierownicę, tapicerkę oraz wypełnienie siedzeń. Przeprojektowano system ogrzewania, tak by temperaturę regulować przepływem gorącej wody, a nie strumieniem ciepłego powietrza. Przeprowadzone zmiany nadwozia nie wpłynęły na jego strukturę nośną i miały na celu zmodernizowanie sylwetki pojazdu przy zastosowaniu jak najmniejszych modyfikacji oprzyrządowania produkcyjnego. Nieznacznie zmodernizowano silnik, który po zmianach oznaczono jako M20U. Zwiększono stopień kompresji do 7,1, dzięki czemu jednostka napędowa osiągnęła moc 60 koni mechanicznych oraz maksymalny moment obrotowy wynoszący 127 Nm. Skrzynię biegów wyposażono we włączony elektrycznie nadbieg o przełożeniu 0,83:1 z synchronizatorem umieszczonym w odrębnej obudowie mocowanej do tylnej ściany skrzyni biegów. Unowocześniona Warszawa M20U mogła osiągnąć prędkość maksymalną 132 km na godzinę. Przednie hamulce wyposażone zostały w układ współbieżnych szczęk duplex. W układzie zawieszenia zastosowano amortyzatory teleskopowe. Zmieniono także charakterystykę tylnych resorów piórowych. Model ten nie wyszedł poza stadium prototypu. Część rozwiązań technicznych zastosowanych w M20U wprowadzono później do seryjnych Warszaw, m.in. zmodernizowane hamulce przednie oraz stylizowany napis Warszawa, który był montowany od 1960 roku. Powstał tylko jeden egzemplarz, który nie dotrwał do obecnych czasów. Nadwozie prototypu pomalowane było na jasno niebieski kolor w dwóch odcieniach. Dane techniczne. Silnik z zapłonem iskrowym, czterosuwowy, rzędowy, ustawiony wzdłużnie nad osią przednią, zawieszony elastycznie na trzech punktach. Liczba cylindrów 4, pojemność to 2120 cm3, moc maksymalna 60 koni, maksymalny moment obrotowy 127 Nm. Nadwozie samonośne, zamknięte czterodrzwiowe. Szyby w drzwiach opuszczane i uchylne, siedzenie dla 5 osób. Układ napędowy klasyczny 4x2. Układ hamulcowy bębnowy w przednich kołach z dwiema szczękami współbieżnymi. Masa własna pojazdu to 1400 kg. Dopuszczalne obciążenie 500 kg. Dopuszczalna masa całkowita 1900 kg. Rozstaw osi 2700 mm. Rozstaw kół przednich to 1364 mm. Kół tylnych 1362 mm. Wysokość 1640 mm, długość 4700, szerokość 1700 mm, zwis przedni 800, tylny 1165 mm, prześwit poprzeczny wynosił 200 mm. Prędkość maksymalna to 132 km na godzinę, zużycie paliwa 12,5 litra na 100 km, średnica zawracania to 12,6 metra. Jeśli chodzi o prototypy, mam jeszcze Warszawę M20F. Była prototypem samochodu o nadwoziu typu furgon, skonstruowanym i zbudowanym w wielczańskich zakładach naprawy samochodów. Prace nad tym modelem rozpoczęte zostały w 1957 roku. Ze względu na brak w ofercie krajowych producentów lekkich samochodów dostawczych oraz niewystarczający import z zagranicy, prototypowy samochód zbudowany został w ciągu 3 miesięcy przy wykorzystaniu elementów rozbitego wypadku modelu M20. Miał on pełnić rolę karetki pogotowia w zakładowym ośrodku zdrowia. W stosunku do seryjnej Warszawy M20 nadwozie prototypowego furgonu zostało skrócone o 16,5 cm. Usunięto drugą parę drzwi, całkowicie przeprojektowano tylną część nadwozia oraz zastosowano jednoskrzydłowe tylne drzwi otwierane na lewy bok.
Zmieniono położenie koła zapasowego oraz zbiornika paliwa, który umieszczony został pod fotelem kierowcy. Zmiany te przeprowadzone zostały w celu wyrównania poziomu podłogi w przestrzeni ładunkowej. Samochód nie trafił do produkcji seryjnej ze względu na negatywną opinię wydaną przez Centralny Zarząd Produkcji Samochodów. FSO opracowywało swój własny furgon. W 1957 roku w celu skonstruowania dla samochodu Warszawa N20 nowoczesnego nadwozia nawiązano współpracę z włoską firmą Carrozzeria Gia z Turynu. Jesienią 1957 roku wysłano do Włoch dwa kompletne podwozia, które w pierwszej połowie 1959 zostały odesłane do Polski jako jeżdżące prototypy sedan i kombi, które zaprezentowano pierwszemu sekretarzowi PZPR Władysławowi Gomułce. Dodatkowo z Włoch przesłano dokumentację techniczną, modele tłoczników oraz kompletny wzorcowy blach nadwozia. Konstruktorem prototypu Nowej Warszawy był Sergio Sarteroli, jeden z wybitniejszych włoskich projektantów, twórca m.in. Volkswagena Karmann Gia oraz Fiatów 126, Regata i Ritmo. W prototypach wykorzystano wiele elementów i akcesoriów z pojazdów produkowanych wówczas we Włoszech i w USA, takich jak Lancia, Fiat, Alfa Romeo czy Chrysler. Projekt nie wszedł nigdy do produkcji, głównie z powodu zbyt wysokich kosztów prowadzenia do produkcji, jak i samego jej procesu. Samochody trafiły do ośrodka badawczo-rozwojowego w Falency pod Warszawą, gdzie wraz z szeregiem innych polskich prototypów zostały zezłomowane w latach 76-78. Projekt auta kosztował 62 tysiące dolarów. I tutaj mamy właśnie przykład, jak zaprzepaszczono rozwój polskiej motoryzacji. Bo jeżeli te samochody by weszły do produkcji, a potem z czasem rozwijały się, nie wiadomo jak dzisiaj wyglądałaby polska motoryzacja. Może mielibyśmy swój własny samochód, kto wie. Warszawa 210, prototyp polskiego samochodu osobowego o nadwoziu sedan wykonanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Fabryki Samochodów Osobowych w 1964 roku. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku zapadła decyzja o stworzeniu następcy przestarzałej już w momencie wdrożenia do produkcji Warszawy 201. Ze względu na koszty zdecydowano się na skopiowanie już istniejącej konstrukcji. Wybór padł na amerykańskiego Forda Falcona z 1960 roku. Zakupiono dwa egzemplarze, w tym jeden z nadwoziem typu kombi. Prace nad modelem ruszyły w 1961 roku. Kierował nimi inżynier Mirosław Górski. Podstawowa jednostka napędzająca Falcona to sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 2360 cm3, osiągający według amerykańskiej normy moc 90 koni. Na potrzeby Nowej Warszawy skonstruowano lustrzane odbicie jednostki Falcona. Oryginalny silnik skonstruowano według norm amerykańskich, rozmiary w calach. Tak więc wszystkie gwinty czy łożyska należało zaadoptować do norm polskich, co sprowadzało się do zastosowania najbliższego większego rozmiaru. Spowodowało to nieznaczne zwiększenie pojemności skokowej silnika. W rezultacie prac w prototypie 210KI znalazł się silnik R6 2,5 litra o mocy 82 koni. Planowano również wprowadzenie do produkcji ekonomicznego silnika czterocylindrowego, powstałego przez odjęcie dwóch cylindrów z większej jednostki napędowej. W ten sposób powstał projekt drugiego silnika o pojemności około 1,65 litra i mocy 57 koni. Skrzynia biegów o czterech przełożeniach przenosiła napęd poprzez sterowane hydrauliczne sprzęgło na koła tylne. Wersja z większym silnikiem osiągała prędkość maksymalną wynoszącą około 160 km na godzinę, zużywając przy tym średnio 10-12 litrów paliwa na 100 km. Wersja z mniejszym do 135 km na godzinę przy średnim spalaniu 8-10 litrów na 100 km. Zawieszenie stanowiły kolumny MacPhersona, wahacze poprzeczne i sprężyny śrubowe z przodu i trzymające sztywny most półeliptyczne resory piórowe z tyłu. Zastosowano dwuobwodowy układ hamulcowy, przygotowany na ewentualne użycie hamulców tarczowych w przyszłości.
koła użyte w Warszawie 210 miały 14 cali średnicy. Zdecydowano, jeżeli chodzi o nadwozie, zostanie zaprojektowane i wykonane od podstaw. Za jego powstanie odpowiedzialny był inżynier Stanisław Łukasiewicz. Powstało nowoczesne, jak na owe czasy, kanciaste nadwozie czterodrzwiowe, sześcioosobowe. Cechą charakterystyczną były kierunkowskazy umieszczone w narożach karoserii. Wnętrze wyposażono w dwie wygodne kanapy. Samochód był o około 120 kg lżejszy od seryjnej Warszawy. A więc co się stało z tym prototypem? Pracę nad prototypem zarzucono, gdyż rozpoczęto negocjacje z włoską firmą Fiat na zakup licencji modelu 125P klasy średniej. Za to produkcja jedynie modelu sześciocylindrowego dla notabli wyższego szczebla była nieopłacalna. Jedyny powstały prototyp został odnaleziony w 1999 roku w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi koło Końskich. Znajduje się on obecnie w Muzeum Przemysłu, oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Na początku materiału wspominałem, że Warszawa była eksportowana poza granice kraju. Jak to przebiegało? Otóż eksport Warszawy rozpoczęto w 1954 roku. Do 1973 za granicę wysłano 72 834 egzemplarze. Warszawa eksportowana była do 25 krajów, położonych na 5 kontynentach, a odbiorcami największej liczby samochodów były kraje bloku socjalistycznego. Według niektórych źródeł liczba wysyłanych za granicę Warszaw wynosi ponad 81 tysięcy sztuk, co spowodowane jest wliczeniem do statystyki prawie 9 tysięcy sztuk sprzedanych w Polsce w ramach eksportu wewnętrznego. A teraz przedstawię Państwu w liczbach eksport samochodu. Bułgaria 26 655 sztuk, Węgry 21 tysięcy, Chiny 8050, Rumunia 5653 sztuki, Czechosłowacja 3396, Turcja 2217, Kuba 998, Kolumbia 849 sztuki, Norwegia 841, Finlandia 615 sztuk, Albania 436, Iran 365 sztuk, NRD 316, Jugosławia 218, Brazylia 200, Ekwador 196 sztuk, Mongolia 146, Wietnam 139, Korea Północna 113, Gwinea 98 sztuk, Grecja 63 sztuki, Arabia Saudyjska 40 sztuk, Libia 37, ZSRR 26, Birma 25. Warszawa już w momencie wprowadzenia do produkcji była konstrukcją archaiczną. Mimo kolejnych modernizacji nadwozie wyglądało przestarzale. Od 1965 roku planowano wprowadzenie następcy dla przestarzałej Warszawy. Rozważano dwa warianty. Pierwszym było wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów FSO Warszawy 210 i Syreny 110. Drugim zaś wykupienie licencji na nowoczesny zagraniczny model. Wybrano drugą opcję. Zaczęto wprowadzać negocjacje z Renault i Fiatem. Oferta Francuzów została odrzucona ze względu na niekorzystne warunki. Fiat zaproponował Polakom model 1300 i 1500. 22 grudnia 1965 roku doszło do podpisania umowy. W późniejszym czasie zdecydowano, by nowy samochód przyjął nadwozie z Fiata 125. Montaż pierwszych polskich Fiatów 125P rozpoczęto 28 listopada 1967 roku. Mimo to produkcja w Warszawie trwała równolegle do 30 marca 1973 roku. Według innych informacji zakończyła się 28 lutego 1973 roku. Przez ten czas zaadoptowano do niej wiele rozwiązań technicznych z polskiego Fiata. Ponad 30 lat po zakończeniu produkcji na nowo wzrasta zainteresowanie Warszawą. Rośnie także jej cena na rynku samochodów używanych. Samochody są często odnawiane przez właścicieli, a dobrze utrzymane egzemplarze osiągają wysokie ceny na rynku wtórnym. Odrestaurowane Warszawy wykorzystywane są m.in. jako limuzyny podczas ceremonii ślubnych.
Z racji odpowiedniego wieku i stanu wielu egzemplarzy, Warszawy są często rejestrowane jako pojazdy zabytkowe. Niektóre muzea wykorzystują różne modele Warszawy jako eksponaty. Warszawa była bardzo praco- i materiochłonnym modelem. Dlatego przez 22 lata produkcji do 1973 roku powstało tylko 254 421 egzemplarzy i ostatecznie samochód ten nie był w stanie zmotoryzować Polski. Stanowił jednak ważny element PRL-owskiej codzienności aż do lat 80. Na koniec pytanie, czy wiecie, gdzie występuje Warszawa N20? Mam tu na myśli produkcje filmowe, seriale. Otóż w filmie Smarkula z 1963 roku taksówkarz Florian jest właścicielem Warszawy 201. Na przykład w szóstym odcinku serialu Dom z 1980 roku jest scena wyjazdu pierwszych Warszawy N20 z fabryki na Żeraniu. Warszawa N20 występuje w filmie Święty Interes z 2010 roku. W filmie z 2002 Moje Miasto całymi dniami naprawia Warszawę, cichy, Warszawę 223, co w końcu mu się udaje. I oczywiście taksówkarz z filmu Nie lubię poniedziałku jeździ Warszawą 224. I tak oto dotarliśmy do końca podcastu o Warszawie N20. Jest to mój pierwszy podcast, więc wybaczcie, jeśli to wyglądało na działanie amatora. Każdy kiedyś zaczął i przez długi lub krótki czas nabierał doświadczenia. Mogę Państwu obiecać, że z każdym nowym odcinkiem będę się starał, aby materiał był ciekawie przedstawiony oraz technicznie sklejony. Zachęcam do komentowania. Jeśli macie ciekawy temat, który warto poruszyć w podcaście, to napiszcie w komentarzu. Zachęcam również do oglądania materiałów wideo na moim kanale. Dziękuję pięknie za uwagę, życzę Państwu wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym podcaście.